Wilson Cuesta rebateu o gol! Marca! Marcar Mohamed Sherif vai para o remate e o gol! Marca Mohamed Al. Vai para o gol do Persital e marca! É golo do Al-Ahly. Persital. Przeciętnie gospodarzem, ale może teraz będzie inaczej. Jest inaczej, bo mamy pierwsze trafienie w tym meczu. W końcu, no odgrażali się, odgrażali i tak bliski był za bardzo. Teraz wielka szansa, zwolnił, ale trafił. Zmienił swojego rywala, zmienił bramkarza. Mamy remis w doliczonym czasie gry. Marega pewnie zmienił bramkarza w prawy dolny róg. Ale trzeba to jeszcze udokumentować i nie ma, jeden, drugi słupek, ale piłka nie przekroczyła tej linii, ale on musi zachować koncentrację, zachował i choć wyczuł go Reda Tagnotti, to pewne, jeszcze nie beznadziejna, zobaczmy, i pewne uderzenie, nie dał żadnych wątpliwości, prawy obrońca, czy wpadnie do siatki, zobaczmy teraz, znowu pewnie, znowu zamieszany w to wszystko prawy dolny ruch. Wiem, jak to się zakończy. Pewny strzał, wcale nie taki mocny, ale zmylił bramkarza. Bardzo ważny rzut karny. Trafia, pewnie trafił. Zmylił znowu bramkarza, tym razem już nic. Pozostaną w grze. Tak jest. Kompletnie zmylony bramkarz. Ale jaki... I popatrzmy, tak jest. Al-Hilal w kolejnej rundzie dokonali... And the follow-up is in! What a deflection! Salem. Al-Dawsari pewnie pokonuje w tej sytuacji Santosa. No i mamy sensację na starcie. Jak teraz odpowie Flamengo? Pedro! 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 I Flamengo wraca tutaj do gry. 20 minuta. Jakie to czasami jest proste. Kapitalne. Jak już wygrał. Salem Al-Dawsari wykonał tę jedenastkę inaczej, ale również pewnie tym razem przechytrzył Santosa. No i Luciano Vietto. Vietto! Co to jest za trafienie? Zawahał się. Już w pewnym momencie wydawało się, że przegapił. I da nie grać. Gabi gol! I Pedro! Ale czy tam był spalony? Wygląda na to, że nie. Wygląda na to, że Flamengo... Vinicius, fenomenalne wykończenie Brazylijczyka w 42 minucie. Real prowadzi 1-0. Nieobronione Fede Valverde, pusta bramka, Fede Valverde wskazuje arbiter na środek boiska. Real Madryt ma już dwubramkowe prowadzenie w tej rywalizacji. Popatrzmy, jest gol. Jest gol, jest 2-1 dla Realu Madryt, tak jak mówiłem, Malul numer 20. Ceballos, Rodrigo, ależ akcja Realu Madryt! Real Madryt po królewsku, po czerwonym dywanie, tak to wygląda. Wejdź Arribas przed szansą, Arribas gol! Gol, dopiero co wszedł na murawę, a już może wyściskać się kolegów, ciesząc się z bramką. Gabigol! Et le contre-pied est parfait pour l'ouverture du score de Flamengo. 1-0. Maloul, ça s'est encore très bien frappé pour l'égalisation de cette formation égyptienne. Dominée par position de frappe. 2-3 brésiliens. Quel but! 2-3 brésiliens effacés pour derrière fixer Santos avec un plat du but. Il a été gêné par son partenaire. Et l'égalisation brésilienne. Ils se sont gênés sur cette sortie. Et c'est encore parfaitement tiré par Gabriel Barbosa. Le doublé sur pénalty. Mauvaise relance, Pedro pour le quatrième but. Et le doublé de l'attaquant brésilien. Ouais. Vinicius en position favorable, il ajuste Vinicius et il emmène le Real sur la voie royale. 1-0, difficulté
La reprise de Valverde, oh ça va au fond. Ça va au fond parce que c'est passé entre les jambes du défenseur et ça trompe complètement Absol dans la surface de réparation. Moussa Marega relance tout. Le 2-1 signé Moussa Marega, opportuniste sur Vinicius, l'extérieur du pied, oh, magnifique, splendide même, Karim Benzema qui a jailli au point de pénalty, lui est toujours fidèle. Dans la surface, Valverde parfaitement servi, là ça tourne à la démonstration, ils l'ont joué à deux cette action, Valverde, Carvajal et l'Uruguay. Bon, Vieto qui fait face à Lounin, Vieto qui marque. Vous parliez de remontada, et si Al Hilal s'offrait un petit espoir dans cette finale, ce qui va peut-être emmener ce ballon. Vinicius à la finition, ça aussi c'est remarquable, c'est fini à deux, construit à deux, Ceballos. Oh, attention, débordement, oh, formidable but de Vieto. Vieto qui régale aussi techniquement, qui s'offre un doublé et qui... Are kings of the world once more.